Grupa Azoty Police jest partnerem głównym klubu piłkarskiego Chemik Police, ale także wspiera Akademię Piłkarską posiadającą brązową gwiazdkę w programie certyfikacji szkółek piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najmłodsi zawodnicy KP Chemik Police to smyki, które rozpoczynają swoją przygodę z piłką nożną już w wieku 3-4 lat. Jest to grupa od rocznika 2017 i rocznik 2018. To są maluchy, można powiedzieć, więc na tym etapie szkolenia odbywa się to poprzez zabawy, oswojenie z piłką, zabawy organizacyjno-porządkowe, no i tak naprawdę budowanie prawidłowych wzorców ruchowych i jak największe, że tak powiem, zachęcenie dziecka do uprawiania aktywności sportowej. Treningi dla najmłodszej grupy smyków, które wznowione zostaną 2 września, będą odbywały się 2 razy w tygodniu. Mimo deszczowej pogody najwytrwalsi zawodnicy ze starszej grupy skrzatów stawili się na boisku, by odbyć trening. Jest to kolejny etap szkolenia dzieci. Chociaż tego dnia na murawie stawili się sami chłopcy, to w klubie możliwość trenowania mają również dziewczynki. Jest to grupa mieszana, grają chłopcy, grają dziewczęta. Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że bardzo nam brakuje ruchu i przede wszystkim, żeby dzieciaki tego ruchu mogły zaznać, poznać w różnych okolicznościach. Sport niesamowicie kształtuje osobowość, ale i też pomaga w rozwoju takim codziennym radzić sobie. Pomimo, że najmłodsi mają dopiero kilka lat, to grupy dziecięce trenujące w klubie, podobnie jak ich starsi koledzy, jeżdżą na turnieje i zdobywają pierwsze bramki. Jeździmy, uczestniczymy w turniejach, również z grupą skrzatów w tak zwanej pierwszej piłce, czyli mamy okazję już z innymi zespołami spotkać się i troszeczkę tą piłkę pograć. No to przede wszystkim ten sport, który kształtuje również nie tylko zwycięstwa, ale i porażki dla dzieciaków, jest mocną nauką, jak sobie poradzić z emocjami. Klub piłkarski Chemik Police stwarza warunki do uprawiania sportu dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. Grupa smyków została uruchomiona w odpowiedzi na potrzeby rodziców zgłaszających się do szkółki, chcących, aby ich dzieci rozpoczęły przygodę z piłką nożną. Grupa Azoty Police poprzez wsparcie działalności klubu związanej ze szkoleniem młodzieży chce, by młodzi piłkarze, wychowankowie Chemika Police osiągali coraz większe sukcesy na arenie lokalnej, regionalnej, a w przyszłości także krajowej.